Dzisiejsze rozważanie zatytułowałem Sabat. Czytamy, gdybyście mogli otworzyć pierwszą Mojżeszową, drugi rozdział. Pierwsza Mojżeszowa, drugi rozdział. Tam bardzo ciekawe jest określenie. Czytamy tak, trzeci werset. I błogosławił Bóg dzień siódmy i poświęcił go, bo w nim odpoczął od wszelkiego dzieła swego, którego Bóg dokonał w stworzeniu. Ten dzień siódmy nazwany jest przez Boga, pamiętacie? Sabatem. To jest sabat Pana Boga naszego, który również nam go dał. Ten dzień nazywamy właśnie sabatem. I nie trudno dzisiaj się zorientować, kiedy patrzymy, kiedy słyszymy, co się dzieje w świecie, a zwłaszcza w świecie religii, że słowo sabat dzisiaj działa na niektórych chrześcijan jak płachta, czerwona płachta na byka. Nie znoszą tego. Niektórzy są tacy, którzy uważają ten dzień jako błogosławiony. Są tacy, którzy uważają, że ten dzień w ogóle już nie obowiązuje, że on obowiązywał jedynie starożytnego Izraela. I wiele, wiele innych jeszcze błędnych teorii krąży wśród ludzi wierzących. O ludziach wierzących mówimy. Dla nas nie jest ważne, co mówi świat, ale co mówią też ludzie i wierzący. Dlatego, kiedy rozmawiamy z tymi ludźmi, oni na przytoczenie swoich argumentów cytują nawet pewne rozdziały Biblii. Ale kiedy się wsłuchamy w te ich rozdziały, w te ich rzekome dowody, bardzo łatwo zorientujemy się, że oni celowo lub nieświadomie przekręcają Boże Słowo, czego nie można robić. Nie wolno tego robić. Pan Bóg wyraźnie powiedział, że nie możemy ani nic dodać do Bożego Słowa, ani nic ująć z Bożego Słowa. Dlatego dzisiaj, kochani, nie będziemy się może zajmować tymi wszystkimi argumentami, żeby obalić tamte twierdzenia. Chciałbym się dzisiaj zająć jednym takim zagadnieniem, które słyszałem gdzieś rok temu, kiedy mi pewien człowiek w rozmowie, nie powiem z jakiego kościoła, bardzo gorliwy, zaczął mi tłumaczyć, proszę Pana, niech mi Pan pokaże choć jeden fragment w Biblii, że na przykład Bóg nakazał święcić Adamowi sabat. Znaleźliście taki fragment Biblii? Nie. Nie ma napisane, że masz święcić, nakazał święcić sabat. Zadałem mu pytanie. A gdziekolwiek Pan wyczytał w Biblii, że Bóg cokolwiek nakazał? Czy Bóg cokolwiek nakazuje? Nie, kochani. Bóg dał nam wolną wolę. Kładzie mu błogosławieństwo i przekleństwo. I wybierz sam. To jest jedno. Ten człowiek również mówi tak, proszę Pana, jeśli Pan mi poda choć jeden przykład z Biblii, że Adam święcił pierwszy sabat, niech mi Pan to poda. Czy mamy taki zapis w Biblii? Nie mamy, a ja Wam pokażę, że mamy, tylko za chwilę. Że Adam święcił sabat. Dlatego chciałbym się temu zagadnieniu przyjrzeć. Dlatego, kochani, to co zawsze mówię, jak bardzo ważne jest dla nas, żebyśmy wczytywali się uważnie w każde Boże Słowo, żebyśmy umieli zrozumieć przekaz Boży. Dlatego, że diabeł nie śpi. On naprawdę robi wszystko, żeby zwieść każdego, a najbardziej tych wybranych, bo on innych zwiódł. Ale jeszcze ma na tej ziemi lud, który trzyma się mocno Bożego Słowa i wiernie chce Bogu służyć. I jego celem jest właśnie zwiedzenie tego ludu. Dlatego po to, co mówię mi na szkole, bardzo istotne jest wsłuchiwanie się w teksty Bożego Słowa. Dlaczego? Jeśli nie badamy skrupulatnie, kochani, możemy dojść do bardzo złych wniosków. Możemy dopatrzyć się w Biblii rzekomych sprzeczności. To może zachwiać naszą wiarą, a wręcz pozbawić nas wiary w Boże Słowo. I Wam się dzisiaj przyznam. Był taki etap w moim życiu chrześcijańskim, gdzie miałem pewne wątpliwości co do Bożego Słowa. Co prawda nie godziłem się w tym oficjalnie, ale nie umiałem też głośno tego nawet pomyśleć. Co mnie uratowało? Uratowało mnie tekst, wierzę, że to Duch Święty mi podpowiadał.
gdzie apostoł Paweł pisze, że całe Pismo przez Boga jest natchnione. My to wszyscy znamy. Więc jeżeli w jednym miejscu czytam jedno, a w drugim czytam drugie i to, że komuś jest sprzeczne, to jak do jakiego wniosku powinniśmy dojść? Do jakiego wniosku ja wtedy doszedłem? Że sprzeczność jest gdzieś w mojej głowie. Że ja pewnych rzeczy nie rozumiem, bo skoro Duch Święty natchnął pisarzy, to nie mógł w jednym miejscu powiedzieć a w drugim miejscu powiedzieć coś odwrotnego. Czyli sprzeczność musiała być w mojej głowie. I na czym teraz ta sprzeczność polegała? Kochani, kiedy otworzymy, spróbujcie otworzyć coś ze mną, albo inaczej zapytam was. Kiedy Bóg stwarzał świat? Ile dni stwarzał Bóg świat? Jakoś tak cicho, adwentyści. Co wierzycie w miliony świat? Tych lat? 6 dni stwarzał Bóg świat. W którym dniu człowiek został stworzony? W szóstym. W szóstym dniu. Jesteście tego pewni, że w szóstym dniu Bóg skończył stwarzanie? Tak mówi Biblia. Ja też tak wierzyłem, ale spróbujcie sobie wyobrazić teraz moją, powiedzmy takie zawiedzenie i jakby utrata troszeczkę niezrozumienie wiary. Dlaczego? Bo czytamy teraz drugi rozdział i teraz spróbujcie. Tak zostały ukończone niebo i ziemię oraz cały zastęp ich. I ukończył Bóg w siódmym dniu dzieło swoje, które uczynił i odpoczął dnia siódmego od wszelkiego dzieła, które uczynił. Mam pytanie. W szóstym ukończył, czy w siódmym ukończył? Czytamy, że w siódmym, ale zaraz, kochani. Wcześniej czytamy, że Bóg ukończył w szóstym dniu. Człowiek był ostatnim dziełem stworzenia i został stworzony w szóstym dniu. Wiecie, jak ja się z tym borykałem? Nie umiałem, kochani, tego zrozumieć. Mówię, coś jest nie tak, dlatego tym bardziej zacząłem studiować Biblię, zacząłem wiele słuchać i z pomocą Bóg wyszedł. Usłyszałem pewne kazanie pastora Bora. O, kochani, wtedy to wszystko mi się poukładało. On dał tam pewien przykład i ja również przypomniałem sobie swój własny przykład, który pomógł mi zrozumieć, na czym to polega. Przede wszystkim, dlatego dzisiaj chciałbym was zaprosić, abyśmy się przyjrzeli tym dwóm tekstom i zrozumieli. Tam nie ma żadnej sprzeczności, żadnej, jeśli wszystko po kolei sobie poukładamy. Ja zawsze powtarzam, że Bóg daje nam do czytania, ale wiele informacji również wyczytamy między tekstami. Doświadczył ktoś z was tego? Często nie musimy dokładnie przeczytać całego słowa, ale ileż informacji jest w jednym zdaniu, czy w dwóch zdaniach. Jest to bardzo cenne dla nas błogosławieństwo. Dlatego chciałbym was zapytać i zastanowić się, co znaczy słowo sabat? My często mówimy sabat, ale co to znaczy? Pierwsze, odpocznienie. Pamiętajcie, że w języku hebrajskim, zresztą nie tylko w języku hebrajskim, jedno słowo potrafi mieć dwa znaczenia, albo trzy, albo i więcej. Tak jak mówimy w Grece, słowo miłość. Ile ma znaczeń? Aż 5. A w naszym języku? Tylko 2. Lubię albo kocham. A w języku rosyjskim? Tylko 1. Ja lubię ciebie. Wszystko. Rozumiecie? Dlatego my musimy uważnie wsłuchiwać się nie tylko w dany fragment, ale badać całe Boże Słowo. Dlatego, że Boże Słowo jest idealnie wytłumaczone. I każdy, kto chce skrupulatnie badać Słowo z modlitwą, dojdzie do poznania i do zrozumienia. Dlatego pierwsze, jak Lutadzi powiedział, to jest tak, odpocząć. Drugie, zaprzestać. Ale trzecie to znaczenie jest świętować. Wiecie, to znaczy, sabat to znaczy świętowanie, sabatowanie inaczej, to jest świętowanie. I teraz, kochani, tak, czy Bóg się męczy? Nie, jest napisane, Bóg się nie męczy. Czy zatem słowo sabat i ten odpocząć, czy Bóg rzeczywiście odpoczął dlatego, że był zmęczony? No nie. Dalej, zaprzestać.
Czy może to być słowo odpowiednie tłumaczone na język polski? Czy Bóg zaprzestał pracy? Proszę? Kochani, kiedy czytamy, Jezus mówi tak. Mój Ojciec aż dotąd działa i ja działam. Pamiętacie, kiedy uzdrawiał pewnego człowieka i te słowa wypowiedział? Czy rzeczywiście Bóg przestał pracować? Nie. No oczywiście, że nie. Gdyby Bóg przestał pracować, co by się stało z całym tym światem i całym kosmosem? Przestałby istnieć. Bóg cały czas pracuje, podtrzymując to. W innym miejscu czytamy w Hebrajczykach. On podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy. A więc jedno, Bóg nie mógł odpoczywać z powodu zmęczenia. Również nie mógł przerwać, czyli dlatego, że przerywa całkowicie swoją pracę. Nie. Co Bóg przerwał? O czym tam jest mowa? Dziękuję. Przerwał stwarzanie. Przerwał stwarzanie. Zakończył stwarzanie. I za chwilę temu się dokładnie przyjrzymy. Dlatego, kochani, byśmy mogli to zrozumieć, taki przykład wam podam. Znam człowieka, który jest malarzem, jest amator malarz i często odwiedzałem go. I pewnego dnia pukam do drzwi, otwiera mnie, oczywiście w całym tym fartuchu, nie wiem jak to się fachowo nazywa, wiecie, tam tu plama, tam plama od farby, w jednej ręce paleta, pędzel. Ja zszokowany, no mówię, chyba nie w odpowiednim momencie, no bo akurat on pracował nad obrazem, a ja tutaj mu te, próbuję przeszkodzić. Mówię, bardzo przepraszam, chyba nie w odpowiednim momencie. Nie, 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 proszę cię bardzo wejść, ja właśnie skończyłem. Czyli skończył obraz. No to okej. Weszliśmy do domu, wprowadziłem tam do pokoju. Oczywiście obraz stoi na sztaludze. Popatrzyłem na ten obraz, bardzo ładny zresztą, nie? I on mówi, proszę usiąść, a ja jeszcze dokończę. Wyobraźcie sobie, jakie musiałem w tym momencie przeżyć. Zaraz, zaraz. Zaprosił mnie do siebie, bo mówi, że skończył obraz. A kiedy już wszedłem do domu, mówi, poczekaj, ja jeszcze skończę. To co, skończył czy nie skończył? Proste pytanie. Czy nie zadalibyście takiego pytania? No mówię, że skończył, a za chwilę ja jeszcze dokończę. Więc siadłem i czekam, aż on skończy ten obraz. Okazuje się, że on nawet nic nie naniósł innego na ten obraz. On tylko stał z tymi farbami, z tym pędzlem i się przygląda na ten obraz. Z jednej, z drugiej strony coraz bardziej uśmiechnięty, uśmiechnięty i w pewnym momencie mówi, no wszystko jest dobrze. Ja mówię, to co, koniec już, tak? A nie, jeszcze nie. Znowu myślę, o co tu mu chodzi? On odkłada jeden pędzel, bierze drugi taki bardzo cieniutki pędzel i podpisuje go na dole tego obrazu. Obraz podpisał, mówi, teraz jest skończony. Rozumiecie, co chcę powiedzieć? Na czym polegało tego malarza kończenie tego obrazu? Obserwacje, kochani, bardzo się uważnie przyglądam. On później mi tłumaczył, jak bardzo ważny jest nawet poszczególny cień. Jedne drzewo, wystarczy, że mówi inny cień rzuca, aniżeli inne drzewo, już masz mój cały obraz do niczego. Czyli on się temu przyglądał. Kiedy zobaczył, że wszystko już jest namalowane, nic ująć, nic dodać, złożył podpis. I teraz mam pytanie. Kiedy czytamy Słowo Boże, kochani, a mamy je czytać w całości, nie tylko w fragmencie, czy Boży odpoczynek polegał również na tym, czy Boże zakończenie w dniu siódmym polegało na tym, że Bóg przyglądał się temu, co stworzył? Mogło tak być, czy nie? Kochani, było. Bóg się przyglądał temu. A wiecie dlaczego? Tu jest napisane, że kiedy Bóg stworzył każdy dzień, jakie zdanie tam Bóg wypowiadał o danym dniu? To było? Dobre. A kiedy zakończył wszystko? To było bardzo dobre. O, kochani, to było bardzo dobre. Dlatego, kochani, kiedy Bóg się przyjrzał temu, czy mógł Bóg się cieszyć tą ziemią, którą stworzył? Myślę, że niesamowicie. Bóg się cieszył. Inaczej mówiąc, Bóg zaprzestał stwarzania, bo tam już do tego nie trzeba było nic dodać. To był geniusz
pokazany w stworzeniu ziemi. Tam nie trzeba nic dodać, nic ująć. Wszystko na swoim miejscu. Nawet dzisiaj, kochanie, gdy się słucha naukowców, są pełni podziwu. Kto to tak po mistrzostku wszystko dobrał? Chociażby ciśnienie, chociażby skład powietrza. To wszystko jest precyzyjnie dobrane. Gdyby to było zachwiane, kochani, nie ma życia. Bóg, kiedy patrzył, wszystko jest idealne. Wszystko dokładnie. Jak patrzymy w kosmos, kochani, któż by się nie zachwycił, obserwując kosmos i mechanizmy tam rządzące. To wyszło spod ręki naszego Boga. I teraz, kiedy Bóg widzi to wszystko, czy ma powód do radości, czy nie? Kochani, ma powód do radości. Ale chciałbym, kochani, was zapytać, dlaczego Bóg stworzył świat, stworzył ziemię, stworzył ludzi? W jakim celu? Nie zastanawialiście się nad tym? Kochani, czy Bóg kocha, czy nie? To jest miłość. A czy prawdziwa miłość może szczęście tylko dla siebie zachować? Nie. O nie, kochani. Dlatego Bóg postanowił się swoim szczęściem, swoją radością dzielić z innymi istotami. Dlatego stworzył inne istoty. Stworzył ten potężny kosmos, który dzisiaj przeraża swoją wielkością. I podziwiać możemy tylko Bożą mądrość, Boży kunszt. Tego wszystkiego, co widzimy na niebie, co widzimy na ziemi. Czy teraz, czy Bóg był sam w tym wszystkim? Czy mamy jakiś tekst zapisany w Biblii, że inne istoty również podzielały tą radość Bożą? Czy mamy taki tekst? Mamy. Kochani, zachęcam was wszystkich, abyście otworzyli Księgę Hioba, 38 rozdział. Czekajcie, bo to też nie mogę znaleźć. Okej. Okay. 38 rozdział i tam mamy werset 7. My, kochani, pamiętamy go dobrze, ponieważ myśmy jakiś czas temu studiowali tę księgę Hioba i tam rozważaliśmy. I tam jest taki 38 rozdział i 7 werset, gdzie Bóg zadaje pytanie Hiobowi. Jeszcze 6 może. Bóg go pyta, gdzie byłeś? Gdzie byłeś? I tam między innymi mówi, kto rozciągnął sznur nad ziemią i tak dalej, na czym są osadzone jej filary, albo kto założył jej kamień węgielny? I teraz ważne, werset, któremu musimy się przyjrzeć. Gdy gwiazdy poranne chórem radośnie się odezwały i okrzyk wydali wszyscy synowie Boży. Co ten tekst tam mówi? Przede wszystkim Bóg mówi, zanim stworzyłem człowieka, zanim stworzyłem ziemię, już były inne istoty, byli aniołowie i byli synowie Boży. Jak reagowali synowie Boży, jak reagowali aniołowie, gdy Bóg stworzył tą ziemię, założył fundamenty, stworzył ziemię? Jest napisane, że gwiazdy poranne, mam pytanie, czego symbolem są gwiazdy poranne? Aniołów. A skąd to wiemy? No Biblia nam tłumaczy, bo kiedy przechodzimy do Apokalipsy, to tam czytamy, że wąż zmiótł ogonem swoim trzecią część gwiazd niebieskich. A gwiazdy symbolizują właśnie aniołów. Innym później czytamy, że siedem gwiazd, które widziałeś, to są aniołowie i tak dalej. Mamy jasny dowód w Biblii, nie musimy zgadywać. Wiecie, problemem jest w świecie to, że ludzie nie czytają uważnie Biblii. Próbują coś na własny sposób wytłumaczyć. Efekty takie, a nie inne. Herezja ponad herezją. Dlatego aniołowie Boży. Co ci aniołowie zrobili? Co tam czytamy? Spróbujmy jeszcze raz. Gwiazdy poranne chórem radośnie się odezwały. Co to znaczy, że aniołowie chórem się odezwały i radośnie? Jakbyśmy rozumieli to, bo ja to rozumiem w następujący sposób. Byli tak zachwyceni pięknem ziemi, jaką widzieli, że tylko potrafili, czyli może aż tyle, że potrafili uwielbić Boga pieśnią. Patrząc na te cuda, których Bóg dokonał, tylko chcieli hołd oddać Bogu, śpiewając piękne pieśni. To są anielskie, możemy wyobrazić sobie, jak te pieśni brzmiały, jak one brzmią.
Nie wiem, czy lubicie, no, powiedzmy, takie śpiewy churalne, bo ja bardzo lubię. A jak, przepraszam, kilka głosów, jak to pięknie musi brzmieć. A jak to musiało brzmieć, kiedy to aniołowie śpiewali. Niesamowicie musiała być piękna ta pieśń w uszach wszystkich. Ja myślę, że cały kosmos to słyszał. Śpiewamy Bogu za co? Za te piękne dzieło, którego dokonał. Dalej, co czytamy? Że również, ten tekst informował z Księgi Hioba, że również są synowie Boży. Kto to są synowie Boży? To są przedstawiciele innych światów. A skąd to wiemy? No znowu z Biblii, no właśnie z Księgi Hioba, że dwa razy tam przynajmniej jest opisane, kiedy zbierali się synowie Boży na naradę i tam wśród nich przybył, pamiętacie? Szatan. Skąd? Z ziemi. A dlaczego? Tam powinien być Adam. A że Adam sprzedał ziemię, no niestety utracił. Dlatego diabeł przyszedł jako reprezentant tej ziemi. Dlatego tamci synowie jasno nam sugeruje, że są to przedstawiciele innych światów, które co jakiś czas zbierają się na naradę przed majestatem nieba. Teraz tak, co ci synowie powiedzieli? Jak zareagowali ci synowie Boży? Wydali okrzyk radości. Jak ten okrzyk mógł wyglądać? Może ach, och, nie wiem. Tak, coś w tym stylu. W każdym bądź razie być może tylko ach i więcej nie byli w stanie z wrażenia wypowiedzieć. Zdarzyło się wam coś takiego? Kiedy jesteśmy czymś bardzo zachwyceni, to otwieramy usta, nie mamy słów, żeby wyrazić nasze uczucia. Robili to synowie Boży. Dlaczego na to zwracam uwagę? Dlatego, wiecie, bo kiedy inni mówią, że Adam w tym czasie, co Adam robił? Nie ma nigdzie zapisane, żeby Adam świętował. Nie ma nigdzie. Jest czy nie ma? Czy jest zapisane w Biblii? Czy widzicie, kochani, w tym tekście cośmy czytali? Czy widzicie tam Adama? Nie widzicie? To jeszcze przeczytajmy raz. Widzicie, jak bardzo ważne jest uważne wsłuchanie się w każde słowo. Jest tam napisane tak. I radośnie się odezwali, okrzyk wydali wszyscy synowie Boży. Dziękuję. Czy Adam jest synem Bożym? No oczywiście, kochani, kiedy śledzimy chronologię, no chociażby mamy, no, w Łukasza mamy dokładnie analogię przekazaną wszystkich tych pokoleń. To kiedy dochodzimy do Seta, Set, syn Adama, który był Boży. Tak jak my, kochani, każdy z nas ma ojca ziemskiego, oprócz Adama. Adama ojcem był Bóg. Dlatego on był synem. I teraz pytanie, cieszył on się czy nie? No tu jest napisane wszyscy, kochani, skoro Boże Słowo jest natchnione, tam nie może być błędu. Jeśli wszyscy, to wszyscy. Tam Adama, kochani, nie mogło zabraknąć. Czy Adam mógł stać spokojnie założonymi rękoma, czy ręce w kieszeni, patrzeć, jak to aniołowie pięknie śpiewają, jak to inni się cieszą? Czy on cieszył się, czy nie? To jest powiedziane, że wszyscy. I teraz ja wam powiem jedno. Ja jestem pewien, że najwięcej powodów do radości miał właśnie Adam. Czym była ziemia dla Adama? Domem. Ogród Eden. Jak on musiał wyglądać? Przepiękny ogród. Był to również dla Adama? Ziemia, jeśli domem. Po co ten dom Bóg zbudował? Czego uczy nas Biblia? Po co ziemia jest stworzona? Żebyś na mieszkanie dla nas ją stworzył. I kochani, ziemia to była domem dla Adama. Ja mówię, że to był taki najpiękniejszy prezent, jaki Bóg dał Adamowi na pierwsze swoje urodziny. No bo on tylko miał dzień. Wyobrażacie sobie, otrzymuje taki prezent. Kto z was brał kiedyś udział w jakichś takich, powiedzmy, spotkaniach urodzinowych? Ja pamiętam, kiedy pojechałem raz na urodziny moich wnuków,
Wiecie, cieszył się bardzo z prezentu, jaki dziadek przywiózł, jeden i drugi, ale ten najmniejszy. Kiedy rodzice mu przynieśli prezent, on zaczął skakać z radości, bo to był jego wymarzony prezent. Dosłownie skakał z radości. Teraz przenieśmy to na gród tamtego czasu. Adam otrzymuje coś cudownego. Coś, czego my dzisiaj nie jesteśmy w stanie nawet sobie wyobrazić. Wielu dzisiaj ludzi podziwia piękno tej planety. Bo jest piękno, ale pamiętajmy, to są tylko znikome ślady tego piękna, które kiedyś było. Dzisiaj wszystko jest zniszczone przez grzech, a jednak jeszcze oddaje piękno Bożego stworzenia. To jak musiała ta ziemia wyglądać? Z drugiej strony dla mnie wierzącego, teraz kochani, taka wielka nadzieja. Skoro tamta ziemia była taka piękna, a Bóg obiecuje, że stworzy nową ziemię, jeszcze piękniejszą. Kochani, chce się takiemu Bogu służyć? Bo ja chcę. Dlatego chcę Go poznawać. I myślę, kochani, że Adam rozumiał. On miał najwięcej powodów do radości. Ja myślę, jak to nawet pastor Bor powiedział, że tam nie jeden anioł trącił skrzydłem drugiego i mówi, słuchaj, ale szczęścia z tego Adama. Bo takie cudo dostać, jak otrzymał Adam, było to coś przepięknego. Dlatego uważam, kochani, że sabat to jest właśnie takim dniem radości, jakie Bóg pierwszy sabat spędzał razem ze swoim stworzeniem, patrząc na to, czego dokonał. To jest przepiękne. I teraz chciałbym was zapytać, czy Bóg złożył również podpis pod swoim stworzeniem? Gdzie byście widzieli ten podpis? Gdzie Biblia mówi o tym podpisie? Powiedział wam przykład. Ten malarz podpisał swój obraz. To jest mój obraz. Gdzie Bóg złożył taki podpis? Pobłogosławił dzień i poświęcił go, kochani. To jest Boży podpis. Dzisiaj, kiedy czytamy czwarte przykazanie, o czym ono nam mówi? Na co wskazuje? Na właśnie stworzenie. Będziesz święcił, tak? Dlaczego? Bo w sześciu dniach czynił Pan niebo, ziemię i wszystko, co jest. I siódmego dnia odpoczął i pobłogosławił i poświęcił to. Dlatego dzisiaj, kochani, musimy pamiętać, ludzie nie chcą tego przyjąć. Diabeł nie zaakceptuje tego. Ale dla nas, Bożym podpisem pod całym stworzeniem jest właśnie dzień sabatu. Mamy się spotykać w tym dniu. W jakim celu? Żeby pamiętać, że to nie powstało z jakiegoś tam beknięcia bajora, czy jakiejś tam nie wiadomo bakterii, ale to wyszło z ręki cudownego Boga, bardzo mądrego Boga. Z drugiej strony nie tylko bardzo mądrego, ale czy wrażliwego artystę? Kochani, kto tyle piękna pokazał nam, jednocześnie pokazuje dzisiaj na ziemi, jeśli nie Bóg. A kto pokazuje takie piękne rzeczy i kocha się w tym, to jak on musi być wewnętrznie? Dlatego wiecie, Bóg zaprasza i Jezus powiedział, że życie wieczne polega na tym, abyśmy poznali, tak? Pamiętacie to? Poznali prawdziwego Boga. A życie wieczne to jest właśnie poznanie. Dlaczego? Bo jeśli poznamy prawdziwego Boga, jeśli zrozumiemy prawdziwy charakter Boży, to chcemy takiemu Bogu służyć? Czy chcemy być Mu wtedy podlegli, dlatego że On nam to nakazuje? Rozumiecie, jak dzisiaj świat się rozminął z prawdą? Bóg stworzył, dał ci przykazania i musi się przestrzegać, bo jeśli nie, będziesz za to ukarany. W jakim świetle my Boga wtedy stawiamy? Bóg mówi, nie dziecko, ja ci daję to w prezencie. Dlatego, kiedy dzisiaj na szkole studiowaliśmy, gdzie Bóg posłał Izraelitów do niewoli, w jakim celu? A chciał się na nich teraz odgryźć, tak? O nie, tam był konkretny cel, uratowanie każdego człowieka. I kiedy czytamy księgę Jeremiasza, tego, który przepowiedział te 70 lat niewoli, jakimi on tam słowami zwraca się do Izraelitów. Tak mówi Pan, co? Ja wiem, jakie myśli mam o was. Myślę o pokoju, zgotować wam przyszłość, natchnąć nadzieją. To jest Boży plan. Nie żeby sądzić, tak jak mówiliśmy również i w apelu dzisiaj. Jezus mówi, nie przyszedłem sądzić świat, ale żeby świat był zbawiony.
I dzisiaj, jeśli ludzie myślą, że pójdą tam do nieba dlatego, że chcą się podporządkować Bogu i pilnie wypełniać Jego przepisy od A do Z, mylą się. Dokładnie robili to Żydzi. Czego tam zabrakło wśród Żydów? Pamiętacie Biblię? Dlaczego oni robili wszystkie formalne rzeczy, wykonywali skrupulatnie? Nawet ponad, bo dodawali jeszcze swoich rzeczy. Czego tam im zabrakło? Wiary, tak, dziękuję. Wiary, kochani. Jest napisane, nie mieli wiary, nie było to z wiary. Dzisiaj również, jeśli chrześcijanin myśli, że wejdzie tam do nieba, że będzie zbawiony tylko dlatego, że wypełnia ściśle wszystkie nakazy Boże, człowiecze, jesteś w największym błędzie. To jest wiedzenie diabelskie. Bóg tego nie chce. Gdyby Bóg chciał, żeby tak było, to by nas stworzył, byśmy byli takimi automatami. Bóg powiedział, my wykonujemy, bo tak jesteśmy zaprogramowani. Bóg mówi, nie, dałem wam wolną wolę, wybierz. Dlatego Bóg mówi, wybierz błogosławieństwo, abyś żył. Przekleństwo? Kochani, kto jest dawcą życia? Tylko Bóg. Jeśli dzisiaj człowiek nie chce przyjść do Boga, to jak może powiedzieć, że ja chcę żyć? No skąd te życie ma wziąć, jak jedyny dawca jest Bóg, a on się odcina od Boga? Czyja to jest wina? Dlaczego Izraelici poszli do niewoli? Odcięli się od Boga. Oni zaufali innym bożkom, Baalowi. Przecież tam za czasów czytamy Jeremiasza. Tak zaciągnęli te wierzenia pogańskie, że nawet Izraelici własne dzieci składali w ofierze Baalowi. Bóg mówi, ja już nie mogę na to patrzeć. Moje dzieci, które wam dałem, wy składacie Molochowi. Musiał nimi Bóg potrząsnąć. Jak tu mówiliśmy, często właśnie przez takie przykre doświadczenia my również dostajemy takiego potrząsenia. Dlatego, kochani, kończąc teraz, myślę, że będziemy mieli troszeczkę inne zrozumienie. Ja kiedy rozmawiam z ludźmi, właśnie wykorzystuję to. Czytajmy nie tylko jeden fragment i nie próbujmy coś tam sobie poukładać, ale pozwólmy, żeby Duch Święty wytłumaczył nam. Nie będziesz miał zrozumienia dziś, będziesz miał zrozumienie później. Ja z tym swoim zrozumieniem, kochanie, kilka lat męczyłem się. No bo w końcu, czy w szóstym, czy w siódmym. Teraz rozumiem, kochanie, w siódmym dokończył, ale na czym to polegało? Nie, on już nie stwarzał Bóg, bo to było już wszystko cudowne. Ale przyjrzenie się temu, radowanie się temu, nie tylko samemu, ale ze wszystkimi. I taka końcowa nauka. Wiecie, dzisiaj bardzo wiele jest takich pouczeń, nawet i w naszym kościele, jak powinien wyglądać sabat. Nie powinieneś robić tego, tamtego, rób to, rób tamto. Spotykacie się z takimi pouczeniami? Jak powinien sabat wyglądać? Prawdziwy sabat. Jak wyglądał pierwszy sabat? Czym ten sabat był? Radością, kochani. Dlatego zauważcie, i niektórzy mówią, że Bóg nie nakazał Adamowi święcenia. Prawda. Ale kiedy później dalej czytamy, że Bóg powiedział do człowieka, ile masz dni pracować? Sześć dni. Sześć dni będziesz pracował, ale siódmego dnia jest sabat Pana Boga Twego. Bóg najpierw dał przykład człowiekowi. Sześć dni osobiście pracował. Czy Adam miał jakikolwiek wkład w tych pierwszych sześciu dniach? Żadnego. Nie miał nic. Dlatego Bóg pokazał. Adasiu, ja pracowałem, odpocząłem. I teraz ty również każdy tydzień rób według mojego schematu, według mojego wzoru. Jakie Bóg dał polecenie ludziom na samym początku? Co mieli robić? Adam i Ewa, co Bóg do nich powiedział? Rozmnażajcie się i czyńcie sobie ziemię poddaną. Co to znaczy? Czy rzeczywiście mieli panować na tej zasadzie, że teraz biorą, powiedzmy, jakieś argumenty do ręki i będą teraz rozkazywać? Nie. Mówię, Adasiu, zobacz, taki piękny ogród Eden ci dałem. A wiecie, tak nawiasem mówiąc, co znaczy słowo Eden? To jest rozkosz. Ogród rozkoszy. Niektórzy powiedzą, o, takie słowo nie za bardzo. To jest słowo. Bóg nas stworzył do zażywania rozkoszy. I teraz mówi, Adasiu, dałem ci taki wzór. Jesteś stworzony na obraz i podobieństwo moje. Możemy sobie wyobrazić, jaką potęgę umysłu miał Adam.
tamtym czasie. Czy mógł iść i urządzać teraz w każdym zakątku ziemi podobnie, jak miał w raju, jak raj, który Bóg stworzył? Kochani, mógł się wykazać, to miał kreatywnością. Jego dzieci miał również im przekazać to, co Bóg mu dał, zdolność potężną umysłu. Ale grzech niestety przeszkodził temu. Dzisiaj, jak mówią, umysł człowieka w ilu procentach jest wykorzystany? Maksymalnie, w niektórych podobno, tylko 3%. U wielkich ludzi. Reszta mamy już około 1,5%. Wyobrażacie sobie, co to będzie, gdy Bóg nam uzdolni 100% umysłu? A wyobrażacie sobie, co to by było, gdyby człowiek miał zdolność umysłu 100% i żył w grzechu? Dawno by nas nie było. Wiecie, jakiego mamy miłosiernego i przewidującego Boga? Nie mogę wam, dzieci, tego pozostawić, bo byście sami siebie wygubili. Czy Jezus też tego nie mówi? Że nastanie taki czas, że gdybym nie skrócił tego czasu ucisku, nikt by nie ocalał. Ale ze względu na wybranych skrócę ten dni. Nie dziwcie się, że świat tego nie chce przyjmować. Dla jednych to bajeczka, dla innych straszenie. Ale dla Bożego dziecka to jest skrupulatne wsłuchiwanie się i oczekiwanie tego dnia. Boże, nareszcie to się skończy. Nareszcie będziemy mogli mieć sobotnie nabożeństwo. Kochani, naprawdę szczerze wielbiąc Boga, wszelkie zło zniknie. Tęsknicie za tym? Bo jeśli tak, odpowiedzcie amen. Amen.